Od niedawna w Centrum Onkologii w Bydgoszczy działa gabinet pomocy palącym, gdzie bezpłatnie i bez skierowania można uzyskać fachową pomoc. Dlaczego warto pozbyć się tego zgubnego nałogu? Palenie tytoniu i jego następstwa są tak naprawdę schorzeniem. Schorzeniem uznanym przez Światową Organizację Zdrowia przed wielu laty jako normalna choroba, która posiada swój numer statystyczny i wymaga postępowania zarówno leczniczego, jak i diagnostycznego. Zatem tak istotne jest zwalczanie tego nałogu, który doprowadza do wielu, wielu schorzeń. Z punktu widzenia zdrowotnego długotrwałe palenie tytoniu jest bardzo zgubne dla człowieka. Trzeba z całym naciskiem podkreślić, że ten dewastacyjny wpływ palenia tytoniu jest znacznie większy u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety łatwiej wpadają w nałóg palenia tytoniu i zdecydowanie trudniej im z tego nałogu się wyzwolić, porzucić palenie. No, wszystkich dziwi to, że ja, mając 72 lata, zaczęłam popalać w wieku 16, a tak nałogowo palić od 25, czyli bardzo dużo. I paliłam dużo. Nie zawsze ze stresu, czasami z głupoty, ale najczęściej chyba dla uspokojenia pewnych nerwów. Takie były czasy, jakie były i stąd zapewne. A jeżeli chodzi o skończenie z paleniem, jest bardzo trudno. Ja w tej chwili staram się walczyć z tym nałogiem. Czy mi się uda, nie wiem. Mogę jedno zapewnić, że ograniczy, a nie mogę przysiąc, że przestanę. W jaki sposób organizm reaguje na dym tytoniowy, można prześledzić, analizując drogę dymu tytoniowego, który z wypalanym papierosem dostaje się do naszego organizmu. Przechodzi przez jamę ustną, gardło, krtań i tam rozpoczynają się już procesy karcinogenezy, więc osoby, które palą, mają kilkakrotnie częstszą zachorowalność na raka wargi, języka, na raka jamy ustnej, krtani, gardła, tchawicy i oskrzela. Dym tytoniowy, dostając się do płuc, powoduje bardzo duże zmiany organiczne pod postacią nowotworów tytoniozależnych, głównie raka płuca, a także pod postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, która zdecydowanie upośledza wentylację i doprowadza do kalectwa oddechowego. Jest to, jak wiadomo, czwarta przyczyna śmiertelności wśród polskiej populacji. Następnie dym tytoniowy, krążąc we krwi, powoduje co najbardziej jest podkreślane w tej chwili, skurcz naczyń krwionośnych i zaburzenia krążenia w różnych narządach. Skurcz naczyń wieńcowych oplatających serce może doprowadzić do choroby niedokrwiennej, do ostrych zespołów wieńcowych kończących się zawałem serca. Skurcz naczyń mózgowych doprowadzić może do udaru mózgu. Dym tytoniowy, krążąc we krwi, doprowadza do zaburzeń, które szeroko rozumiemy jako postępująca miażdżyca. Osoby, które palą, mają znacznie częstszą konieczność amputacji kończyn dolnych z powodu miażdżycy niż ogólna populacja. I następnie przechodzimy do procesu wydalania tych substancji toksycznych dostających się z dymem tytoniowym do organizmu człowieka. A więc możemy mówić o zwiększonej częstości zachorowań na raka nerki, raka miedniczki nerkowej, raka pęcherza moczowego. Wszystkie te substancje, które dostały się z dymem tytoniowym do dróg oddechowych, przedostały się do krwi, muszą być wydalone. I gdzie tylko się pojawią w organizmie, tam doprowadzają do zgubnych konsekwencji. Rak płuca jest największym zabójcą wśród chorób nowotworowych. Z powodu raka płuca umiera więcej osób niż z powodu czterech nowotworów kolejnych razem wziętych. Jest to zarówno najczęstsza przyczyna zgonów nowotworowych wśród mężczyzn, jak i od kilku lat także wśród kobiet. Po skończeniu matury paliłam 38 lat. 13 lat nie palę. No ale by to mnie tak uspokoiło, to niepalenie, że po prostu ja już będę zdrowa, dokąd będę żyła. Się okazuje, że nieprawda, że tam coś zostało. No i niestety, i w lipcu wykryli u mnie raka płuc. Nad czym boleję, ale już na to nie mam wpływu, muszę się leczyć. Jestem po trzeciej chemioterapii teraz. A z tym paleniem to tak było, że po prostu byłam któregoś razu w szpitalu. No i lekarz mówi, że albo leczenie, albo palenie, postawi mnie pod ścianą. No i pracowałam w takich warunkach, w kiosku ruchu, że po prostu postanowiłam, ale to jednego dnia
Przyszłam do szpitala i nie ma palenia. No i do tej pory tkwię w tym. Nie palę, w ogóle nie popalam, nie próbuję. I to mnie, ale mi się wydaje, że ja musiałam dojrzeć umysłowo do tego, bo to takie samo od siebie to organizm to nie. Tu trzeba dojrzeć w głowie. Punkt pomocy palącym działa u nas w Centrum Onkologii od października tego roku. I działamy pełną parą, bo chodzi o to, żeby tych palących w naszym społeczeństwie było jak najmniej, a właściwie żeby wszyscy przestali palić. Co zrobić? Nie potrzebujemy skierowania, więc nie ma żadnych wymówek. Przychodzimy, umawiamy się na wizytę, nie czekamy też w żadnych długich kolejkach. Oprócz pacjentów mogą do nas się zgłaszać również rodziny. Osoby wspierające palaczy, tak, w rzucaniu, więc, bo jest to wspieranie w rzucaniu palenia jest bardzo trudne, więc często też te osoby potrzebują wsparcia, wiedzieć jak sobie radzić, tak, jak pomagać osobom rzucającym palenie, co wiedzieć. Jeżeli chodzi o samych palaczy, to tutaj wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby danej osoby, czyli ustawiamy indywidualny plan rzucania palenia, to jest bardzo ważne. Więc pierwsza taka konsultacja, która się odbywa z pacjentem, to przede wszystkim zebranie wywiadu. Jest to bardzo ważne, dlatego że poznajemy w tym momencie, jak ten profil palenia u danej osoby wygląda, bo to zawsze jest trochę inaczej. Również badamy też poziom uzależnienia od nikotyny, bo a właściwie nie tyle od nikotyny, co od dymu tytoniowego, bo sama nikotyna jako substancja nie jest aż tak szkodliwa, jak ten dym, który wdychamy. Więc sprawdzamy. Tutaj głównym takim wyznacznikiem głębokości uzależnienia jest to, ile palimy, tak? Czyli powyżej 30 papierosów dziennie to już jest to głębokie uzależnienie. A jeżeli do tego jeszcze budzimy się, żeby papierosa zapalić w nocy, przerywamy sen w związku z tym, czy palimy zaraz po przebudzeniu do 30 minut od wstania z łóżka, to znaczy, że niestety mamy już tutaj duży problem i tu nie tylko wsparcie takie psychologiczne w motywowaniu do rzucenia, ale również farmakologiczne by się przydało. Często jak rozmawiam z pacjentami, którzy podejmowali próby i gdzieś tam korzystali z nikotynowej terapii zastępczej czy środków, które pomagają gdzieś tam łagodzić głód nikotynowy, to źle to stosowali, nie stosowali się do zaleceń, więc bardzo szybko rezygnowali z tego, machali ręką, nie, to nie działa. Tutaj potrzeba cierpliwości, samoobserwacji, bo czasami też się może zdarzyć, że środek trzeba zmienić, bo mamy jakieś tam skutki uboczne, które na sobie obserwujemy, więc wtedy trzeba się do farmaceuty zgłosić albo najlepiej do lekarza, który też skutecznej porady udzieli. Te środki, które łagodzą głód nikotynowy, działają na tej zasadzie, że blokują receptory odpowiedzialne za łączenie się nikotyny właśnie z tym receptorem w mózgu, który powoduje, że jak zapalimy, to mamy przyjemność. Jeśli rzucamy palenie, a w to miejsce zażyjemy preparat, który nam łączy się z tymi receptorami, a więc blokuje już w tym momencie działanie nikotyny, no to łagodzi nam to, tak? Nie odczuwamy tak bardzo skutków odstawienia nikotyny. I oczywiście w zależności od tego, na jakim etapie rzucania jesteśmy, to tak ten preparat musimy przyjmować. Czyli zaczynamy od większej ilości, a potem stopniowo zmniejszamy do momentu gdzieś tam uzyskania takiej dawki podtrzymującej. Ale to wszystko warto, żeby odbywało się pod kontrolą, no i systematycznie. Kiedy ustalimy z pacjentem indywidualny plan działania, czyli jak ma wyglądać jego rzucanie palenia, wtedy pomagamy w czym? Pomagamy w tym, żeby utrzymać motywację, pomóc utrzymać się w abstynencji i teraz, żeby pomóc utrzymać się w abstynencji, musimy poszukać odpowiednich dla danej osoby strategii zaradczych. To są takie zupełnie drobne sprawy, które pomagają zwalczać nawyki, bo nawyki, czyli zachowania, które od lat powtarzamy. Więc żeby zmienić zachowanie, no to musimy jakieś zmiany wprowadzić. Plus do tego jeszcze istotne jest to cały czas uświadamianie sobie tego palenia, nie? Czyli jak to robię, w jakich okolicznościach to robię, z jakimi myślami to się wiąże. Jeżeli my wiemy, jaka myśl towarzyszy
te chwile przed zapaleniem, zgadza się, to badamy, co to za myśl i ile mamy czasu na wprowadzenie myśli zastępczej, która pozwoli nam nie zapalić papierosa. Tego jest mnóstwo. I tak naprawdę chodzi o to, żeby znaleźć taki indywidualny sposób dla każdego. Bo co palacz, to inna droga rzucania palenia. Istotnie mam raka płuca, tak? To jest nowotwór. Paliłem do 60 roku życia. Obecnie mam 69 lat i nie palę już 9 lat. Ale ten rak jednak zaistniał, tak? Przeszedłem tydzień temu zabieg usunięcia. Czuję się dobrze i jestem optymistą, że wszystko będzie dobrze. I chciałem ewentualnie takim palaczom, prawda, no też to zadedykować, no niech rzucają jak najszybciej. W tej chwili, jeżeli chodzi o Polaków, pali co trzeci mężczyzna i co czwarta, piąta kobieta. Wypalają razem kilka miliardów papierosów rocznie. Jesteśmy w średniej europejskiej. Najmniej palą Skandynawowie, najwięcej Grecy i Bułgarzy. My natomiast jesteśmy w czołówce, jeżeli chodzi o palenie wśród nastolatków, zwłaszcza nastolatek. Nierzadko zdarza się, że już dziesięcioletnie dzieci sięgają po pierwszego papierosa, a grupa wiekowa od 15 do 20 lat jest tym okresem, w którym najczęściej młodzież sięga po tytoń. Tam średnią wieku jest dzisiaj 17,5 roku. Z drugiej strony grupa wiekowa od 15 do 24 lata jest tą grupą, w której coraz częściej zdarza się rzucenie palenia. To jest ta grupa, która postanowiła jednak zadbać o siebie. A zatem zawsze warto. Zawsze trzeba skorzystać z pomocy fachowca, zwłaszcza wtedy, kiedy ta determinacja w rzuceniu palenia nie wystarcza.